Radio Ortodoksja. Na początku kilka słów wstępu. Gruzja jest trochę takim wyjątkowym krajem prawosławnym, mało znanym, jedynym może w takim swoim rodzaju. Dlaczego? Dlatego wiemy, że Przenajświętsza Bogrodzica posiada na ziemi cztery swoje udziały, tak zwane udziały z języka rosyjskiego, czyli miejsca, które są dla niej całkowicie oddane na własność. Pierwsze z nich jest Gruzja, jedyny kraj na ziemi, który jako całość należy do Matki Bożej. Po drugie, w Polsce niewiele wiemy o Gruzji. W związku z tym, że byłem tam, zacząłem trochę czytać, interesować się, odkryłem, że jest to kraj męczenników i Gruzja od czasu przyjęcia chrześcijaństwa była nieustannie niszczona i najeżdżana dziesiątki razy przez różnego rodzaju pogan, przez Arabów, Mongołów, Persów, Turków i jeszcze innych. I tych napadów było niesamowicie dużo. To były dziesiątki, dziesiątki rozmaitych wojen, w których Gruzini byli wyniszczeni regularnie i można powiedzieć prawie całkowicie. Wiadomo, że kiedy car gruziński Aleksander w 1586 roku poprosił cara rosyjskiego Fiodora, żeby ten przyjął Gruzję pod rosyjskie poddaństwo, Gruzinów było w tym czasie nie więcej niż 40 tysięcy, na całą Gruzję oczywiście. Prawosławne świątynie Gruzji były zdewastowane, zbezczeszczone, kraj był całkowicie zniszczony. Po przeczytaniu kilku książek o gruzińskich świętych, bo przygotowałem się do tego tematu, z przykrością odkryłem, że w tych licznych żywotach świętych, których jest dużo, w zasadzie nie można znaleźć pouczeń świętych. Całe ich życie było jednym wielkim wyznaniem wiary, było jednym wielkim pouczeniem i przykładem do naśladowania. Bardzo często życie świętych gruzińskich było uwieńczone męczeństwem. Owszem, znalazłem spisy, rękopisy, załóżmy świętego Grzegorza Peradze, w których pisze, że na Tosie, w innych monasterach były rękopisy, były pouczenia, są reguły, są świadectwa, że były reguły, założymy świętego Jana Hagioryty, mnicha gruzińskiego Zatosu, czy świętego Shio Mwińskiego, który napisał taki pouczeń 160 dla swoich braci. Niemniej jednak tak naprawdę trudno do nich dotrzeć. I tu dodam jeszcze, że wypowiedzi pouczenia święty musiały być zapisywane, gdyż w pewnych okresach historycznych mieszkało w Gruzji wiele tysięcy mnichów, którzy zajmowali się nie tylko samą modlitwą, ale tak jak było w składającej się z 12 monasterów ławrze świętego Dawida z Garedży. Mnisi również przepisywali, pisali książki. Zajmowanie się pisaniem ikon, rozwojem kultury cerkiewnej i narodowej. Było to centrum, gdzie kilka tysięcy mnichów żyło naraz. Różne źródła różnie podają, natomiast kompleks był duży. Składał się z 12 różnych monasterów w pobliżu, rozrzuconych po takiej pół pustyni. No, niestety wszystko zostało zniszczone, spalone doszczętu przez Persów, którzy wymordowali wszystkich na Wielkanoc. Od tamtej pory jakby monaster już nie wrócił nigdy do swojej świetności wcześniejszej. Jeszcze taka ostatnia może tutaj uwaga. Trudnością, z jaką spotkałem się, było brak tłumaczy cerkiewnych z języka gruzińskiego na język rosyjski. Będąc w Gruzji widziałem sporo książek, niemniej jednak te książki były w 95% ciągle tylko po gruzińsku. I na język rosyjski nie wszystko, a raczej bardzo niewiele zostało przetłumaczone. Natomiast tłumaczenie z języka gruzińskiego są bardzo trudne. W zasadzie, gdyby używać jakichś translatorów internetowych, to tak naprawdę nie przetłumaczy niczego prawidłowo. Wszystko wychodzi w jakieś takie koślawe i nie nadaje się do użytku. Tak więc pośród grona kilkudziesięciu świętych, pouczenie dotyczące modlitwy, udało mi się znaleźć tylko dwóch współczesnych świętych. U świętego Gabriela Urgebadze oraz uprzygotowanego do kanonizacji kaukaskiego i tbiliskiego Schi Archimandryty starca ojca Witalia. Tutaj dodam, że starzec Schi Archimandryta Witalii, chociaż sam nie był Gruzinem, to jednak należał właśnie do cerkwi gruzińskiej oraz całą swoją dojrzałą część życia spędził na Kaukazie w górach jako pustelnik, a potem przez wiele lat w Tbilisi i uznawany jest w zasadzie za świętego. W tym momencie idzie proces kanonizacyjny właśnie starca Witalia. Także myślę, że możemy jego pouczenia wziąć pod uwagę również jako już prawie świętego gruzińskiego, który jest znany, powszechnie uważany. Jak się pojedzie na jego grób, to w zasadzie tam nieustająca kolejka ludzi. Czy będziemy rano, czy w południe, czy wieczorem, czy o dowolnej porze, non-stop są ludzie, którzy przechodzą do niego. Czyli jest to czytany powszechnie przez wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Tbilisi i przyjeżdżają do niego na mogiłę. Tak więc w pierwszej kolejności przedstawię kilka zapisanych pouczeń z Archimandryty Witalia. Z Archimandryta mówi tak. Zawsze należy się modlić modlitwą Jezusową. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Siedzisz, jesz, rozmawiasz, idziesz, pierzesz, gotujesz, myjesz, kopiesz, nosisz. Zawsze trzeba modlić się modlitwą Jezusową.
Oddychając nie rozmyślasz nad tym, jak się to dokonuje, tak samo i modlitwę odmawiaj, a otrzymasz zbawienie. Odmawiaj modlitwę Jezusową w każdej potrzebie i w smutku, a w odpowiednim czasie będzie Ci dane to, co jest dla Ciebie potrzebne. Ojciec Witalij radził, aby rano wychodząc z domu przeczytać psalmy 26, 50 i 90, a między nimi na początku i na końcu po jednej modlitwie Bogorodice Dziewo raduj się. Jeśli będziesz się tak modlić, to nawet gdyby pocisk rozerwałby się obok lub gdyby leciała w Ciebie kula z karabinu, albo zdarzyłby się pożar, to żadne nieszczęście Ciebie nie dotknie. Myślę, że tutaj w tym miejscu należałoby wspomnieć historię kapitana Antona Maleszyna, które jest doskonałym potwierdzeniem słów starca Witalia. I ten kapitan właśnie opowiada, co się działo w czasie wojny w Czeczenii. Był wierzącym człowiekiem, który modlił się nieustannie i też odmawiał codziennie psalm 90. Polecał wszystkim żołnierzom, którzy byli w jego, w jakimś tam batalionie czy w jakiejś tam grupie, żeby wszyscy też odmawiali psalm 90, dawał im również takie opaski z modlitwami, na których jest właśnie między innymi krzyż i psalm 90. Te opaski niektórzy żołnierze przywiązywali sobie na czoło i tak szli do boju. Była to wojna czeczeńska i było takie wydarzenie. Mianowicie jeden z żołnierzy w czasie, jak to mówią, oczyszczania jednego z budynków, gdzie byli w środku Czeczeńcy, prawosławny żołnierz właśnie z taką opaską na czole, wszedł nieostrożnie do jednego budynku i tam już był Czeczeniec, który miał wycelowany karabin w drzwi. I z kałasznikowa wystrzelił w niego, uderzyły go w głowę 3 kule. Ten żołnierz się przewrócił na ziemię, przychodzą inni i okazuje się, że wstawaj, no co leżysz? Był w szoku, nie wiedział, co się stało. Okazało się, na czole miał 3 dziurki, takie niewielkie, jakby po igle, zaznaczenie, że były 3 kule uderzyły go. Natomiast wszystkie kule odbiły się w ścianę i były wbite właśnie w ścianie tego właśnie pokoju. I ten kapitan zaświadczył to publicznie, jest to historia znana na całą Rosję. Drugie jeszcze było podobne wydarzenie, mianowicie inny żołnierz, który tak samo z jego właśnie tej grupy wierzących, prawosławnych żołnierzy, uderzyło go kula snajperska w krzyż na piersi, który krzyż był z miedzi, mięciutki. Przychodzi ten właśnie kapitan, zobaczył, żołnierz płacze. Mówi, co się stało? Mówi, kula uderzyła i zatrzymała się w miedzianym krzyżu. Mówi, każdy, kto zna się trochę na wojskowości, mówi, to jest niemożliwe, dlatego że taka kula posiada bardzo dużą prędkość i bardzo dużą energię. Ona musiała go przebić na wylot razem z tym krzyżem. A ona właśnie w krzyżu zatrzymała się tak, że tylko go troszeczkę dziabło, żeby był taki malutki ślad, że go kula uderzyła. Także tutaj to, co starzec Witalij mówi, jak najbardziej potwierdza to praktyka. Jeszcze tam inne historie można byłoby dodać. Może teraz nie będę tego robił, w każdym razie wiemy, że tak rzeczywiście jest, że Bóg swoich ludzi ochrania, tych, którzy mu ufają, którzy odmawiają właśnie między innymi psalm 90. Tutaj starzec jeszcze mówi 26, 50, 90, a między nimi po jednej modlitwie Bogorodice Dziewo raduj się. Następne pouczenie. Uważajcie, jak czynicie na sobie znak krzyża, machacie rękoma, jakbyście muchy wyganiali. Taki niedbale czyniony znak krzyża nie ma w sobie mocy Bożej. Kiedy nie potrafisz przestać osądzać, wtedy odmawia, trzeba się modlić 150 razy Bogorodice Dziewo raduj się, a Matko Boże pomoże Ci nie osądzać nikogo. Kolejne pouczenie o tej modlitwie. Zawsze odmawia Bogorodice Dziewo raduj się 150 razy z pokłonami, a Matko Boże to prowadzi Cię do zbawienia. Odpowiadając duchowym dzieciom na temat znaczenia ciągłego uczęszczania do cerkwi, ojciec Witalij mówił, nawet kilka dni modlitwy domowej nie zamieni jednego Gospodzie pomiłuj i pokłonu uczynionego w cerkwi. I tu myślę, że możliwe, że dla Was, może dla wielu, może nawet te słowa mogą się wydać troszkę przesadzone, bo mówi, że nawet kilka dni modlitwy domowej nie zamieni jednego Gospodzie pomiłuj w cerkwi. Jednak podobne, całkiem podobne, w zasadzie takie same pouczenia można znaleźć również u innych świętych. Przykładowo święty Teofan Zatwornik, znany, bardzo święty, wielki, pisze coś takiego. Kto mówi, ja modlę się w domu, również mogę przyciągnąć do siebie ducha niebiańskiego, ten podobny jest do człowieka, który ma nadzieję zaspokoić pragnienie samym jedynie wyobrażeniem wody. Nigdzie tak bardzo nie objawia się duch modlitwy, jak w cerkwiach, z uważnym i pełnym szacunku pobytem w nich. Również święty Anatol Optyński wyraża się podobnie. Modlitwa cerkiewna ma taką siłę i ważność, że jedno cerkiewne Gospodzi pomiły przewyższa wszystkie kolejne duchowe ćwiczenia i dlatego też święci ojcowie, stojąc w świątyni Bożej, stali jakby przed samym ołtarzem Bożym na niebiosach.
W słowach tych pouczeń nie chodzi o to, że modlitwa domowa lub w keli nie ma znaczenia. Ta modlitwa ma również wielkie znaczenie. Niemniej jednak Dom Boży to jest cerkiew, jest miejscem, w którym w szczególny sposób działa łaska Ducha Świętego i nie można postawić znaku równości pomiędzy modlitwą w mieszkaniu prywatnym lub nawet w keli w monasterze, pomiędzy modlitwą poświęconą w cerkwi Bogu poświęconej, gdzie w Eucharystii ciągle jest na ołtarzu, przybywa sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Teraz pouczenie świętego Gabriela, ich jest więcej. Analizując wypowiedzi świętego Gabriela, zobaczymy, że dla niego modlitwa nie jest czymś osobnym istniejącym. Modlitwa jest integralnie połączona z życiem człowieka, z przyjętymi postawami oraz z uczynkami. Bywało nieraz, że ojciec Gabriel, mówiąc o modlitwie, mówił o postawach, jakie należy w życiu przyjąć, żeby modlitwa ta była wysłuchana. Niektóre z jego pouczeń są zapisanymi przez jego uczniów wypowiedziami, inne zaś historiami, z których wynika jakiś morał będący pouczeniem o modlitwie. W kilku książkach, jakie przeczytałem, znalazłem 31 pouczeń o modlitwie. Pierwsza historia. Modlitwa musi być połączona z podwigiem i zaangażowaniem. Arcybiskup Serafin Giorgiła pisze: pewnego razu ojciec Gabriel zaszedł do Syjońskiego Katedralnego Soboru. W tym czasie arcybiskup służył molebeń do świętej carycy Tamary. Ojciec Gabriel spojrzał po wszystkich dookoła i nie zobaczywszy należnego szacunku i uwagi w modlitwie, stanął przed ikonostasem na amwonie i z mocą zwrócił się do zebranych: uczyńcie doziemny pokłon. Jak wy możecie modlić się na stojące przed taką wielką świętą? Ludzie stanęli na kolanach i ojciec Gabriel również z płaczem stanął na kolanach. Mówił dalej: ona boso szła przed wojskiem, pościła dzień i noc, modliła się, żeby pokonać wrogów, którzy napadli na kraj, a dla was nawet nie chce się zgiąć przed nią kolan. Wszyscy obecni byli zawstydzeni. Trzy historie o niedbałej modlitwie. Jeśli ktoś czytał szybko modlitwę i niedbale, starzec Gabriel zatrzymywał go, a potem dawał na przykład takie pouczenie: tra-ta-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta-ta. Czy ty się modlisz, przeklinasz, czy gazetę czytasz? Modlić się trzeba bez pośpiechu, ze strachem Bożym i z uwagą. Kiedy się modlisz, pamiętaj, przed kim stoisz, z kim rozmawiasz. Chrystus w niewidoczny sposób jest cały czas z nami. Ihumenia Mariam opowiada: jednego razu starzec Gabriel wyrwał mi z rąk modlitewnik i poirytowany powiedział: dlaczego naprzykrzasz się Bogu? Wtedy go osądziłam, ale później zrozumiałam, dlaczego się zirytował i krzyczał: dlaczego naprzykrzasz się Bogu? Rzeczywiście wtedy wszystkie moje modlitwy, jak również uczynki, były tylko formalne, suche i bez zaangażowania. A starzec wyczuwał wszelki fałsz i nieszczerość. Ihumenia Ketywani opowiada taką historię. Pewnego razu do soboru Świętej zaszli bogato udziani turyści z zagranicy. Ojciec Gabry, który stał obok miejsca, gdzie znajduje się chiton Chrystusa, przyglądał im się chwilę, a potem zaczął krzyczeć: czy wy nie wiecie, gdzie się znajdujecie? Przed obliczem Bożym należy stać z szacunkiem i z respektem, a wy stoicie z rękami założonymi do tyłu. Starzec na koniec pogroził im posochem i chociaż tłumaczka nabrała wody w usta, to i tak wszyscy turyści zrozumieli. Święty Gabriel sam w sobie był bardzo wielkim wzorem pokory. Całe życie w zasadzie było jego jedną wielką pokorą. Niemniej jednak czytając jego żywoty, kilka książek jest, widzimy, że w wielu przypadkach był bardzo wymagający, stanowczy i w bardzo konkretny sposób potrafił sprowadzić na dobrą drogę zagubionego w grzechu człowieka. Starzec Gabriel w ścisły sposób łączył modlitwę z wypełnianiem Bożych przykazań oraz dobrymi uczynkami. Mogę tu przytoczyć kilka wydarzeń. Pierwszy opisany przez monaszkę Paraskewię, drugi przez monaszkę Teklę. Matuszka Paraskewie opisuje takie wydarzenie. Pewnego razu starzec Gabriel zapytał zgromadzonych przy nim ludzi: kto mi wyjaśni, co oznaczają słowa? I modlitwa jego niech będzie poczytana jako grzech. Po słowiańsku: i modlitwa jego da budzieć w grzech. To jest fragment psalmu 108, 7 werset. Zgromadzenie wokół zaczęli opowiadać: na pewno oznacza to, że człowiek modli się w nieprawidłowy sposób. Nie, modli się prawidłowo. A może to, że człowiek nie modli się od serca? Nie, to też nie to, odrzekł starzec. Może chodzi o modlitwę nieuważną? Nie, nie o to chodzi. Zaraz wam wyjaśnię. W tym momencie weszła pewna parafianka i poprosiła o błogosławieństwo. Starzec Gabriel poprosił ją, żeby pomogła zrobić mu pewną rzecz, lecz ona odpowiedziała, że teraz nie może, a później o tym pomyśli. Gdy wyszła, starzec skomentował to tak: teraz ta pani przez 5 godzin będzie czytać modlitwy, lecz czy Bóg ją wysłucha, skoro nie pomogło proszącemu?
Jeśli nie wypełniacie Bożych przykazań, mówi starzec, nie niepokójcie Boga długimi modlitwami. On ich nie wysłucha, a wasza modlitwa będzie wam poczytana za grzech. Jeśli za modlitwą nie idą dobre uczynki, modlitwa to jest martwa. Matuszka Tekla pisze, starzec Gabriel zawsze uczył, jeśli zobaczysz bliźniego w biedzie, pomóż mu, pociesz go, pomódl się za niego z całego serca, a Bóg obowiązkowo wysłucha twoją prośbę i pomoże temu człowiekowi. Żyjemy w tym świecie po to, żeby uczynić jak najwięcej dobra, na ile jest to tylko możliwe. Czyli jak widzimy, dla starca Gabriela modlitwa i dobry uczynek to było coś bardzo w zasadzie razem istniejące obok siebie. W innym miejscu jeszcze pisze tak, że jeżeli ktoś poprosi ciebie nawet w czasie modlitwy, czy ma zamiar się pomodlić właśnie, to w tym momencie zostaw modlitwę, odłóż na później, pomóż temu człowiekowi, a wtedy dopiero się pomódl. I wtedy mi modlitwa będzie wysłuchana i człowiekowi pomożesz i dobry uczynek zrobisz. Natomiast w takich wypadkach, jak tu opisane, gdzie człowiek myślał, że będzie się tylko modlił i że nie zawracajcie mi głowy, bo ja się modlę, a niech się tam dzieje co chce, ja nie mam czasu, no, pomóc drugiemu człowiekowi. To właśnie bardzo mocno krytykował takie postawy i zawsze twierdził, że po prostu taka modlitwa nie będzie wysłuchana i ona jest niemiła Bogu, dlatego że człowiek jest tak naprawdę egoistyczny, myśli o sobie, a nie myśli o tym, żeby pomóc bliźniego. Nie ma tej wrażliwości, współczucia, ktoś prosił o pomoc, a człowiek został z niczym. Kolejna historia. Było takie wydarzenie w monasterze w Santavro. Siostry monasteru jak co dnia modliły się wcześniej rano w cerkwi. W czasie modlitwy dla siostry, która ją właśnie czytała z modlitewnika, druga siostra zwróciła uwagę, że to niewłaściwa modlitwa i nie należy jej czytać. Mniszka czytająca modlitwę odpowiedziała na tą uwagę i już po krótkiej chwili modlitwa przemieniła się w spór. W tym momencie drzwi czasowni się otworzyły i z posochem w ręce oraz groźnym obliczem wszedł ojciec Gabriel i mocnym głosem zgromił siostry. Zjawiło się u mnie Przenajświętsza Bogorodzica i powiedziała, ich modlitwa jest poczytana za grzech. Teraz proście o siebie wybaczenia. Ojciec Gabriel był na tyle srogi, że wszystkie siostry się wystraszyły, poczuły się winne i poprosiły się wzajemnie o wybaczenie. Gdy już się pojednały, ojciec Gabriel całkowicie się zmienił, spojrzał na wszystkich z miłością i spokojnie odszedł do siebie. Jeszcze jedna wypowiedź świętego Gabriela. Jeśli nie starasz się wypełniać Bożych przykazań, nie zamęczy Boga długimi modlitwami, o nich nie usłyszy. W tych słowach starzec nie mówi o sytuacji, kiedy się staramy i z powodu naszych ludzkich słabości coś nam nie wychodzi. Słowa te dotyczą ludzi, którzy z założenia się nie starają, żyją i grzeszą tak, jak sobie sami chcą, a potem próbują odmawiać długie modlitwy i myślą, że Bóg ich wysłucha. Pouczenie o modlitwie Ojcze Nasz. Święty Gabriel mówi tak, nie istnieje większa modlitwa niż Ojcze Nasz, a przeczytane codziennie pięcioczyslenne modlitwy świętego Dymitra Rostowskiego są zapisywane na niebiosach. Kolejne pouczenie, jeśli staniesz się świadkiem kradzieży, a nie mogłeś się temu przeciwstawić, odmawiaj wtedy właśnie modlitwę Ojcze Nasz. Dodam jeszcze, że święty Gabriel, jak była, to właśnie było spotkanie z ludźmi, przychodzili do niego, nigdy nie odpowiadał, nigdy nie pozwalał ludziom też pytać, właśnie bez wcześniejszego odmówienia modlitwy Ojcze Nasz. O modlitwie przed świętym preczastiem. Starzec Gabriel mówił, modlitwy przed świętym preczastiem należy odmawiać na kolanach. Inaczej nie można, ponieważ prosimy u Jezusa Chrystusa, Jego ciała i krwi i dlatego powinniśmy upaść na kolana. Coś teraz dla ikonopistów. Kiedy przed ikonami i krzyżami, które zrobiłeś własnymi rękami, modlą się inni ludzie, cześć łaski Bożej przychodzi na ciebie. Zapytano starca Gabriela, czy to prawda, że 19 września święty Archanioł Michał wyprowadza dusze ludzi z piekła. Starzec odpowiedział, nie Archanioł Michał, a Boże Miłosierdzie wyprowadza ludzi z piekła z pomocą świętego Archanioła Michała. To taki cytat. Ja tu wyjaśnię od siebie, że właśnie 19 września cerkiew świętuje wspomnienie cudu świętego Archanioła Michała w Honach. 21 listopada świętujemy Sobor świętego arcystratega Michała i innych sił niebiańskich. I wtedy, nie według starożytnego przekazu, o którym tutaj tak krótko wspomnę, bo historia jest troszeczkę dłuższa i można je na przykład znaleźć w internecie, możliwe, w jakichś książkach, święty Archanioł Michał wyprowadza z piekła dusze ludzi, za które jest na ziemi przynoszona gorliwa modlitwa, rozdawana jest jałmużna w cześć świętego właśnie Archanioła Michała. W te dni należy modlić się do Boga za zmarłych i prosić również świętego Archanioła Michała o pomoc
i wstawiennictwo przed Bogiem. Według przekazu historia ta o tej nadzwyczajnej pomocy świętego archanioła Michała była znaleziona przez patriarchę Aleksandrii Tymoteusza I w domu Prochora, ucznia świętego Jana Teologa. Patriarcha Tymoteusz sprawował funkcję swoją w latach 380-385. Także historia jest bardzo znana. Tutaj jeszcze dodam, że właśnie święty Gabriel potwierdza. Pytano również prepodobnego Warsonyfiusza Optyńskiego, który był wielkim też cudotwórcą, wielkim prepodobnym i prozorliwym. Pytano go, czy ta historia jest tylko takim przekazem, który po prostu ktoś zapisał pobożną historię, czy jest to autentyczny fakt, że tak się dzieje. I święty Warsonyfiusz Optyński tak samo potwierdził to, co święty Gabriel, że rzeczywiście w te dni święty Archanioł Michał ma szczególną łaskę, schodzi do piekła i za osoby, za które się modlimy, i modlimy się również o pomoc świętego Archanioła Michała, wyprowadza duszę tych ludzi z piekła. O znaku krzyża. Znak krzyża należy wykonywać prawidłowo, ponieważ gdy go nieuważnie czynimy, gniewamy Boga i Przenajświętszą Bogu Rodzicę, mordujemy tym demony. Znak krzyża nie należy wykonywać w powietrzu, ale obowiązkowo ręka powinna dotykać ciała. Jeśli czynimy na sobie znak krzyża, zawsze należy go łączyć ze słowami modlitwy. Sam znak krzyża bez żadnych słów jest tym samym, co robią aktorzy na scenie. Kiedy zaczynacie mówić o diable, on zaraz przybliża się do człowieka, dlatego należy w tym czasie uczynić na sobie znak krzyża, żeby nie mógł się do nas przybliżyć. O tym, jak się modlić za wrogów. Ojciec Gabriel został zapytany, jak modlić się za wrogów. Odpowiedział tak, najpierw zacznij modlić się za tych, których najbardziej kochasz, na przykład za swoje dzieci, następnie módl się za resztę rodziny, potem módl się za wszystkich twych sąsiadów, krewnych, abyś nie miał pośród nich wrogów. Teraz, gdy pomodliłeś się za wszystkich bliskich i dalekich i zostali już na samym końcu tylko wrogowie, ich też nie zostawiaj, proś Boga, aby napełnił ich serca dobrocią, a rozum mądrością. W ten sposób dasz radę modlić się również za swoich wrogów. O matkach i modlitwie matek za dzieci swoje. Dziecko w łonie matki wszystko słyszy. Niech słyszy od was Słowo Boże i takim sposobem go wychowacie. Czyli wlicza się w tę modlitwę, wlicza się w to również wszystkie pobożne słowa oraz rzecz jasna należy unikać wszystkich słów brudnych, przypadkowych, grzesznych, które według słów świętego Gabriela właśnie dziecko też odbiera i słyszy. Było właśnie takie wydarzenie, gdzie rodzice, którym nie powiedział, to nie wierzyli. Myśleli, że on po prostu przesadza i zwróci się do dziecka z pytaniem, czy ty mnie słyszysz? W tym momencie dziecko bardzo mocno poruszyło się w matce, nie odpowiedziało, natomiast matka odczuła to, że rzeczywiście dziecko w tym momencie było poruszone przez słowa świętego Gabriela. I no, tych słów nie można lekceważyć, bo wiadomo, czym się żyje, czym się karmimy i tak dalej, to również zostaje przeniesione na dziecko, które już jest w łonie matki. Już się zaczyna uczyć i rosnąć razem z mamą. Czym mama jest, tym to przejdzie potem też na dziecko. Modlitwa matki za swe dzieci powiada wielką siłę. Unosi się prosto przed tron Boży. Pewna kobieta opowiada historię. Aresztowano mojego brata, bardzo się za niego modliłem, a mama tylko płakała. Ojciec Gabriel powiedział mi, córko, niech mama się za niego modli. Modlitwa matki silniejsza jest od skrzydeł orła. Kolejna wypowiedź świętego Gabriela dotycząca mam i dzieci. Gniew Boży na kobietę, które dopuściły się aborcji. Niech tworzą pokajanie, niech się nieustannie modlą, żeby Bóg wybaczył im grzech zamordowania dziecka. Tak więc według tu świętego Gabriela, żeby grzech zamordowania własnego dziecka, które nazywa się tak łagodnie aborcją, żeby ten grzech był wybaczony, nie wystarcza tylko spowiedź, czy nawet bardzo szczere słowo kajań się, którym każdą spowiedź kończymy. Spowiedź to jest podstawa, ale według słów świętego Gabriela osoby, które popełniły ten straszny grzech, muszą się bardzo dużo modlić. W tym kontekście warto przytoczyć jeszcze jedną poważną historię. W latach 60. zdarzyło się w życiu ojca Gabriela takie wydarzenie. Został on poproszony o służenie molebnia do Matki Bożej o przemnożenie narodu gruzińskiego. Ściemniło się już, kiedy ojciec Gabriel po molebniu w cerkwi wrócił do domu, trochę odpoczął, a potem zaczął się modlić. W czasie modlitwy ogarnęło go przedziwne widzenie. Ojciec Gabriel opisuje to tak. W jednej chwili mrok pokoju rozświeconego jedynie lampadą rozświecił się światłem. Zobaczyłem, że idą w moją stronę dwaj młodzieńcy, ubrani jakby w wojskowe ubranie. Byli piękni, ale z surowym wyrazem twarzy. Wzięli mnie z dwóch stron pod ręce i powiedli z sobą.
Znalazłem siebie jakby na wielkim polu, gdzie w oddali był widoczny biały budynek. Na moje pytania, co się dzieje, nie odpowiedzieli ani słowa. Młodzieńcy przyprowadzili mnie do tego białego budynku, wpuścili do środka i zamknęli za mną drzwi. Było ciemno i czuć było straszny smród. W żaden sposób nie mogłem domyślić się, co się dzieje. Po chwili powolutku oczy przyzwyczaiły się do ciemności i zobaczyłem. Z góry na podłogę budynku sypały się drobno pocięte części nienarodzonych dzieci i tworzyły taką wielką kupę pośrodku tego pomieszczenia. Wstrząsnęło mną od tego, co zobaczyłem. Ostrożnie cofnąłem się do tyłu, uważając, żeby nie nadepnąć na żaden fragment i przycisnąłem się do drzwi. Nagle słyszę głos z zewnątrz. Nadchodzi, nadchodzi. Gdy tylko zabrzmiały te słowa, słyszę, że Królowa Niebies i Ziemi rozkazuje dwóm młodzieńcom, którzy mnie tutaj przyprowadzili. Otwórzcie drzwi i przyprowadźcie go tutaj. Drzwi zostały otwarte, wzięli mnie i postawili przed Bogu Rodzicom. Wszyscy obecni aniołowie i święci, którzy byli obok, z powodu groźnego wyglądu i oblicza stali w pokorze przygięci. Upadłem na kolana i gorzko zapłakałem, prosiłem o wybaczenie. Nie chciałem już pytać, dlaczego tu się znajduję, jedynie prosiłem o wybaczenie. Przenajświętsza Bogu Rodzica kazała mi wstać z kolan i popatrzyła na mnie. Potem wskazała ręką na ten przerażający budynek i srogo powiedziała: o to mnie prosisz, Gabrielu? To w ten sposób mnoży się naród będący moją własnością? I więcej nie chcąc ze mną rozmawiać, rozkazała mi odejść z powrotem. Od tej pory święty Gabriel, wiemy, że bardzo dużą uwagę zwraca właśnie na ostrzeganie przed tym strasznym grzechem aborcji. Jaki z tego morał? Morał z tego taki, że modlitwa, na przykład molebeń, ktoś co mówi, w tym wypadku był to molebeń o przemnożenie właśnie gruzińskiego narodu, żeby więcej dzieci się rodziło. To nie są jedynie słowa, które się lepiej czy gorzej zaśpiewa, czy odmówi, a po skończonej modlitwie wracamy do swojej codziennej rzeczywistości. Modlitwa niesie za sobą bardzo wielką odpowiedzialność. Słowa modlitwy są słyszane w niebiosach i są one powiązane z naszym życiem. Jeśli dopuszczamy się ciężkich grzechów, zasmucamy Boga, zasmucamy Przenajświętszą Bogu Rodzicę oraz świętych i nasza modlitwa może być niewysłuchana. Inne pouczenia starca Gabriela. Nie ma potrzeby, żeby całować świętych na ikonach po twarzy. W zupełności wystarczy pocałować ramkę ikony. Należy to robić z miłością i z nadzieją. Zapytano starca, czy za człowieka, który przepadł bez wieści, należy modlić się jako za zmarłego, czy jako za żywego. Starzec Gabriel odrzekł: nie ma to znaczenia. Wszystko jedno, należy modlić się za niego. W taki czy w inny sposób zapiszemy, ten człowiek i tak jest żywy przed Bogiem i modlitwa i tak będzie wysłuchana. Metropolita Tadeusz Jaromaszwili wspomina takie wydarzenie. Pewnego razu ojciec Gabriel wziął mnie ze sobą do monasteru Alaverdi. Z wielkim zawzięciem robiłem to wtedy doziemne pokłony i uderzałem przy tym głową o posadzkę. Ojciec Gabriel podszedł do mnie i rzekł: czy myślisz, że robienie tych dużych wstrząsów to wielka modlitwa? Do dzisiaj widzę przed sobą jego dobre oblicze. O co tu chodzi w tym przykładzie? Chodzi nie o to, że robienie pokłonów to jest jakaś zła rzecz, ale nie należy ich tak, żeby zwracać uwagę na siebie dookoła, żeby po prostu przy pokłonu należy zachować trochę pokory, żeby to nie było widowisko na całą cerkiew, że tak stukał głową, że święty Gabriel nazwał to robienie wielkich wstrząsów w cerkwi. Można zrobić to z wielką pobożnością i z wielką uwagą, ale smyrenno, pokornie, żeby zwyczajnie nie zwracać na siebie uwagi. Jedna z córek duchowych ojca Gabriela opisuje takie wydarzenie. W domu chodziłam zawsze w spodniach i również w spodniach się modliłam. Pewnego pięknego poranku przeczytałam poranne modlitwy, a potem przebrałam się w sukienkę i pojechałam do mschety do ojca Gabriela. On zobaczywszy mnie srogo rzekł: chrześcijan ostatnich czasów rozpoznają po ubraniu. Nie zrozumiałam, w czym rzecz, a on jeszcze bardziej się zirytował. Bardzo mocno wtedy zaczął krytykować kobiety, które ubierają się w wyzywający sposób oraz te, które chodzą w spodniach. Od tego dnia już nigdy nie noszę spodni. To jest taki drażliwy temat, dlatego że na dzisiaj trudno o tym mówić. Wiele kobiet chodzi w spodniach, jest to wygodne i też można łatwo kogoś urazić. Niemniej jednak jest taki fragment w Piśmie Świętym. To nie jest jakby pomysł tylko świętego Gabriela. Wielu starców świętych o tym wspominało. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, mało znany w zasadzie dla wielu. Mianowicie w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi coś takiego: kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego.
Tak więc, no takie są słowa Boże. Wiemy o tym, że kiedyś kobiety nie nosiły spodni, kiedyś zawsze chodziły w suknię, sukienka, był to strój typowo kobiecy. Pierwsze spodnie były wymyślone gdzieś w połowie XIX wieku, potem w jakichś kręgach feministycznych weszły, no dzisiaj stały się pewną normą, tak? Natomiast tak nie było. I to nie chodzi tylko o samobiór, chodzi po prostu o zacieranie różnicy między kobietą a mężczyzną. Co się dzisiaj dzieje, że już czasami trudno się zorientować, czy ktoś, kogo widzimy, czy to jest kobieta, mężczyzna, jest to dzisiaj w bardzo wielkim modzie. Niemniej jednak tak być nie powinno i jest obrzydliwością przed Bogiem po prostu. Mężczyzna ma swoje funkcje, swoje zalety, swoją odpowiedzialność, swoje talenty przed Bogiem, a kobieta swoje. To tak samo dotyczy się do wyglądu, ubioru, zachowań. Kobieta nie może stawać się mężczyzną. Mężczyzna nie powinien udawać kobiety. Dla jednej z kobiet ojciec Gabriel dał takie pouczenie. Jeśli za każdym razem będziesz prosić sąsiada o pomoc, może mu to zbrzydnąć. Może się zdarzyć, że pewnego razu w ogóle do ciebie nie wyjdzie. Tak samo i przed Bogiem jest zawsze potrzebna skromność. Nie niepokój Boga często bez większego powodu. On doskonale zna twoje cierpienia i czas, kiedy należy ci pomóc. Czyli mówiąc innymi słowami, przed Bogiem zawsze należy wykazać się wielką pokorą, cierpliwością i zaufaniem. Były jeszcze inne historie, właśnie, w których święty Gabriel powtarzał, że owszem, nieustannie należy się modlić, ale nie zawracać po prostu Bogu głowy, że tak się po ludzku wyrazimy, o każdy szczegół, o byle co, gdzie były jakieś ważne sprawy typu choroba. Święty Gabriel po prostu też mówił dużo o cierpliwości, o pokorze, o tym, żeby znosić, nie narzekać i nie domagać się od Boga na przykład uzdrowienia już tu i teraz, kiedy człowiek po prostu tego sobie chce, tylko wykazać się wpierw pokorą, cierpliwością, a Bóg wszystko wie i człowieka w odpowiednim czasie uzdrowi, pomoże, jeśli taka będzie jego święta wola. Zapytano ojca Gabriela, czy obowiązkowo należy modlić się za zmarłych. Ojciec Gabriel odpowiedział: oni bardzo oczekują naszych modlitw, jeśli dla znajdujących się w raju modlitwy żyjących na ziemi są źródłem radości duchowej, to wyobraźcie sobie, na ile są one potrzebne dla znajdujących się w piekle. Modlitwa za zmarłych jest potrzebna również samemu modlącemu się. Kto stara się czynić dobro dla swego bliźniego, w pierwszej kolejności sam otrzyma dobro. Twoje niedoskonałości pokryje Twoje dobroć. Często módlcie się za zmarłych, to im przynosi pocieszenie. Czyńcie za nich jałmużnem, podawajcie ich imiona na modlitwę w cerkwi. Kolejna wypowiedź o modlitwie za zmarłych. Dla tych, którzy znajdują się w piekle, Panachida jest jak światło dzienne dla zamkniętego więźnia. Kolejne pouczenie. Dla człowieka, który popełnił samobójstwo, ale był chory psychicznie, Bóg wybaczy. Jednak jeśli człowiek był świadomy swojego czynu, to zostaje odesłany do piekła. Za takie należy dawać jałmużnę oraz tworzyć dobre uczynki. Bywa czasami, że i samobójcy wychodzą z piekła. Tutaj jeszcze do tego tematu za chwileczkę wrócę. Jedna z córek duchowych ojca Gabriela wspomina takie wydarzenie. Modliła się wieczorem i w czasie tej modlitwy pomyślałam sobie tak. Zmęczyłam się już wspominać z modlitwie tak wielką liczbę ludzi. Niech każdy myśli o sam o sobie. Ja mam już dość problemów ze sobą. Następnego dnia podeszła do ojca Gabriela. Kiedy chciała wziąć błogosławieństwo, on zamiast udzielić go, powiedział mi: siostro, nie tylko trzeba modlić się za tych, kto jest Tobie znany i bliski, ale też za tych, którzy znajdują się w więzieniu i w domu publicznym, i za tych, którzy leżą w niemocy, którzy są w niebezpieczeństwie, i za tych, którzy są w podróży. I tu mamy teraz ostatnie pouczenie starca Gabriela o modlitwie. Na ścianie wybudowanej przez ojca Gabriela cerkiewki w pięknej ramce były umieszczone takie słowa, które są też pouczeniem o modlitwie. Święty Gabriel napisał tam tak. Rano, w południe oraz wieczorem z czystym sercem odmów modlitwę: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym, czyli modlitwa Jezusowa. Nigdy siebie nie usprawiedliwiaj, nigdy nie czyń niczego z własnej woli. Każde dzieło i każdą gorącą modlitwę przynieś Bogu w ofierze. Na drodze do Chrystusa będziesz musiał walczyć z diabłem, dlatego módl się nieustannie. Módl się ile tylko możesz, modlitwa przenosi góry. Na koniec powiem tak, że wspomniałem o tym, że Gruzja była niezmiernie wiele razy napadana przez wrogów i do tej sytuacji odnoszę się słowa świętego Gabriela. Jeśli my, mówię tutaj o Gruzinach, o Gruzji, aż do tego czasu jeszcze jakoś się trzymamy, to tylko przez łaskę i modlitwy Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Jeszcze tak troszeczkę w temacie modlitwy, chociaż to nie jest jakby pouczenie wprost, jednak jest trochę inne ujęcie. Mianowicie takie słowa świętego Gabriela. Wiemy, że podstawowym zadaniem mnichów jest modlitwa i ogólnie ujmując, no wszyscy mnisi zawsze oddzielali się od świata, uciekali, stronili
po to, żeby ten świat nie kusił, po to, żeby ten świat nie wprowadzał zamieszania w duszy mnicha. Natomiast święty Gabriel w kontekście naszych czasów, które wprost nazywa wiele razy ostatnimi czasami, czasami ostatecznymi, rzuca nieco inne światło na postawę mnichów. I tu można takie zacytować dwa znane jego pouczenia. Biada temu mnichowi i mnichce, który nie cierpi z powodu cierpień swojego narodu. Oraz drugie, w tym trudnym czasie, w którym obecnie żyjemy, naród oraz mnisi powinni być jednością. Żyjemy w czasach ostatecznych. Już pora zająć się narodem, powtarzał często ojciec Gabriel. Tyle pouczeń świętego Gabriela. Ich jest oczywiście dużo więcej, natomiast bardzo wiele z jego pouczeń dotyczy przede wszystkim modlitwy, pokory, miłości i innych właśnie cnót chrześcijańskich. O modlitwie nie ma zbyt wiele. Tutaj wyliczyłem 31. Niemniej jednak myślę, że coś tam można było z nich wyciągnąć. Wspomniałem o tym, o modlitwie za samobójców. Właśnie święty Gabriel mówi, że w pewnych wypadkach czasami też wychodzą niektórzy z nich. I myślę, że tu na koniec można było powiedzieć historię błogosławionej Anastazji, tak zwanej siedzącej. Jest przygotowywana obecnie do kanonizacji. Jeżeli ktoś zna tą historię, to ja się powtórzę. Natomiast myślę, że dla wielu w dalszym ciągu ona nie jest znana. A historia była taka. Mianowicie młoda dziewczyna, około 20 lat, która w tym czasie to jeszcze było przed rewolucją. W tym czasie jeszcze tam stacjonowali Rosjanie i chodziła do jakiejś szkoły, gdzie poznała młodego oficera rosyjskiego, młody chłopak, bardzo szlachetny i dobry, aż okazało się, był za dobry i zbyt naiwny. Między nimi nawiązała się relacja, powstała miłość i Anastazja myślała, że wyjdzie za niego za mąż. Wszystko do tego się przybliżało, zaczęli się spotykać. Natomiast Anastazja miała tego pecha, że nie miała swojej mamy, miała po prostu macochę. Gdy była mała, jej tato ożenił się drugi raz, bo matka zmarła i ta macocha jakoś nie za bardzo tolerowała i lubiła Anastazję. Dopóki była dzieckiem, wszystko jakoś było. Natomiast w tym momencie, kiedy ona poznała tego kawalera, to macocha zaczęła robić różne trudności i naprzykrzać się i nie wpuszczać jej do domu, gdy ona wracała ze spotkania. I pewnego razu, kiedy już macocha zobaczyła, że nie może tego związku rozbić, gdy akurat nie Anastazji nie było, przyszedł ten młody oficer, stanął w bramie, w drzwiach, zapukał do drzwi, otwiera macocha i mówi takie słowa, ona do niego, możesz iść do domu, ona po prostu zwariowała, nic z tego ślubu nie będzie i odwieźli ją właśnie do szpitala psychiatrycznego i jesteś już wolny, możesz się zabierać. I gdyby ten człowiek był bardziej może taki, nie wiem, przebiegły, mniej ufający, bardziej, jak to się mówi, cwany, no to by pewnie nie uwierzył, powiedział, wyczułby tu jakiś podstęp, natomiast był bardzo prostolinijnym człowiekiem, wyciągnął w tym momencie pistolet, który miał przy sobie, strzelił sobie w głowę. I zabił się na miejscu. Z tego uwierzył po prostu w to, co to ona powiedziała. Kilka minut później przychodzi Anastazja, zobaczyła swojego narzeczonego w kałuży krwi. No i możecie sobie wyobrazić, co w tym momencie młoda dziewczyna, która kogoś pokochała, co może czuć. Była to straszna tragedia, a ona jako bardzo wierząca kobieta, jako wychowana cerkiewnie, wiedziała doskonale, że samobójca po prostu idzie do piekła. Nie może być zbawiony. I w tym momencie myślę, że Duch Święty zadziałał w taki sposób, że błyskawicznie podjęła się niesamowitego podwigu, mianowicie do domu już nigdy nie weszła, do tego domu, w którym mieszkała macocha, natomiast siadła na podwórku, na jakimś stołeczku, miała przy sobie tylko modlitewnik i siedziała 3 dni i 3 noce, non-stop się modliła za tego zmarłego swojego narzeczonego. Po 3 dniach na siłę wnieśli ją do domu. I stało się taki Boży cud, że dom się, no można tak powiedzieć, bo to było z dopuszczenia Bożego, dom się zapalił. W tym momencie musieli wszyscy uciekać, także ona była tam chwilę dosłownie w tym domu. Dom zapłonął, musieli wszyscy uciekać, ona poszła jeszcze raz, usiadła na ten stołeczek i siedziała tam 50 lat. Wyobraźcie sobie, siedziała non-stop. Rano, we dnie, w nocy, w zimie, w deszczu, w każdej porze, nigdy nie wstawała nawet za potrzebą. Nigdy normalnie już nie żyła, tylko wyłącznie była modlitwa. Skoro on poszedł do piekła, to ona zrobiła sobie piekło na ziemi za niego. Cierpiała i mróz, i chłód, i deszcz, i wiatr. Były takie przypadki, że kiedy napadało śniegu, bo w Tbilisi niby jest trochę cieplejszym miastem, ale jednak mrozy są, bywają to na przykład do 8 stopni. Zasypało ją całkowicie śniegiem, więc siedziały jak bałwanek, nawet tego śniegu nie zgarniało, tylko para z niej szła, ona się non-stop modliła. 50 lat siedziała w jednym miejscu, potem przeniosła się troszeczkę dalej, może jakieś tam 5 metrów, kolejne bodajże 14 lat siedziała i jeszcze do końca życia tak samo, no tylko troszkę jakby dalej, tak? Z jakichś tam przyczyn się przeniosła.
Także tutaj, jak ta historia się zakończyła, nie wiemy, bo nie wiemy, jak to jest, ale myślę, że Bóg w swoim miłosierdziu na 100% musiał usłyszeć i wysłuchać tej modlitwy, tego podwigu. Nie jest to niby pouczenie modlitwy, ale cała historia jest pouczeniem. Jak można bardzo kochać, jak można bardzo się poświęcić. Ona potem, kiedy już siedziała dłużej, dostała od Boga dar prozorliwości, dar poznania dusz ludzkich, dar przewidywania, wiedziała wszystko, ludzie zobaczyli, to zaczęli do niej przychodzić, żeby nikt nie odkrył jej daru, że ona jest prozorliwa. To zaczęła troszeczkę udawać jakąś taką lekko jakby szaloną, lekko upośledzoną, ale to było tylko kamuflażem, tylko po to, żeby ludzie nie zaczęli wychwalać i żeby całe tłumy do niej nie przyszły. Niemniej jednak i tak ludzie wiedzieli, przychodzili do niej duchowni, przychodziły do niej znaczne osoby i ona pomagała wszystkim osobom. Rozdawała jabłuszka, które ktoś jej tam przynosi, błogosławiła te jabłka i rozdawała ludziom. Każdy, kto takie jabłuszko od niej dostał, to był uzdrawiany, albo dziewczyny, które nie mogły na przykład znaleźć kawalera, nie mogły męża znaleźć. Po modlitwie oraz po zjedzeniu tego jabłka zawsze ktoś się pojawił w ich życiu i miała ten dar od Boga właśnie pomocy ludziom. Było to wszystko płacone oczywiście swoim potężnym trudem i podwigiem. Myślę, że to tak w skrócie tutaj temat Gruzji, powiem na koniec, jest ciekawy i historie świętych gruzińskich też są bardzo ciekawe. Niemniej jednak, jeśli chodzi o same pouczenie odnośnie modlitwy, tak wspomniałem na początku, nie ma ich zbyt wiele. To jest wszystko to, co mogłem znaleźć. Natomiast wszystkim polecam, jeżeli ktoś może zdobyć sobie książkę o świętym Gabrielu. Są 3 książki, taka najgrubsza to jest 470 stron i tam już jest dużo informacji. Taka chyba najlepsza książka, która jest najwięcej przykładów, najwięcej rozmaitych historii opisanych. Radio Ortodoksja.